nowym filmie na moim kanale. Przymierzymy i ocenimy zamówienie z Zary. W zasadzie są to dwa zamówienia. Wszystkie rzeczy kupiłam na wyprzedażach. Pierwsze zamówienie złożyłam jakieś 2 tygodnie temu, a drugie dosłownie kilka dni temu. Dołączyłam się do zamówienia mojego męża, bo wypatrzyłam na stronie kilka rzeczy, które zostały dodatkowo przecenione. Poczekajcie chwilę, już wam pokazuję, o jakim zamówieniu jest mowa. O, właśnie, to są te paczki. Jedna z nich była wcześniej na wyprzedaży, ale była teraz jeszcze tańsza i to była taka typowa modowa fanaberia, rzecz, której nie będę często nosić i w życiu bym nie kupiła w cenie regularnej, a w cenie promocyjnej, jako, tak jak powiedziałam, fanaberia, coś co założę pewnie kilka razy. No to w takiej cenie już jest naprawdę super. W pierwszej części filmu pokażę wam to, co dobrze do mnie leży, z czego jestem zadowolona, a na końcu rzeczy, które są niewypałem albo które mi nie przypadły do gustu. I od dzisiaj formuła moich mierzymy będzie wyglądać właśnie tak, że wcześniej będę te rzeczy mierzyć, żeby wiedzieć, w jakiej kolejności wam je pokazać. I zaczniemy od sukienki, która jest piękna, ale która można podpisać się po takim sformułowaniem, że Zara mnie oszukała. Chodzi o tę zieloną sukienkę z poduszkami w ramionach. Ona jest przepiękna, naprawdę ma świetny fason, bardzo ładnie podkreśla figury, ale również jej mankamenty, jeżeli macie lekko odstający brzuch albo boki. To ta sukienka to wszystko zdradza. Dlaczego Zara mnie oszukała? Dlatego, że na stronie była informacja, że to jest dzianina, a na żywo okazało się, że to jest mieszanka wiskozy z elastanem chyba. I zobaczcie, postaram się wam to pokazać na zbliżeniu. Po jednym założeniu, miałam ją na sobie przez kilka godzin pewnego dnia, mam już lekkie kulki, ale jej plecy i w ogóle to, jak ona jest piękna, wybaczam jej te niedoskonałości, bo jako ciuch modowy w pięknej formie mamy tutaj 10 na 10, ale jeżeli chodzi o jakość i zgodność tego, co dostajemy z opisem, no to mamy takie 5 na 10, więc średnia, jak sumujemy, nie wychodzi jakaś szałowa. W każdym razie już wam pokazuję, jak w niej wygląda. Bardzo mi się ona podoba i świetnie się w niej czuję. Ma przepiękny kolor. Materiał jest uciągliwy, pięknie podkreśla biust, ale niestety nie podkreśla najpiękniej brzucha. Chyba, że ktoś ma naprawdę deskę. No i dziura na plecy sugeruje, że albo zakładamy biustonosz z jakimś pięknym tyłem. Ja miałam taki piękny biustonosz w taką a la panterkę z Victoria's Secret i on naprawdę fajnie wyglądał, jak zrobiłam marynarkę. Jak właśnie miałam tę sukienkę na sobie, albo właśnie zarzucamy na nią marynarkę. Albo sweter, jeżeli ta dziura nas jakoś krępuje, albo chcę po prostu tę sukienkę sobie założyć w jakieś może bardziej oficjalne miejsce. Chociaż teraz w pandemii nie ma zbyt wielu okazji. A jeżeli ktoś życzy, no to może zdjąć biustonosz i założyć sobie albo takie nakładki na biust, albo po prostu chodzić bez niczego. To jest kwestia po prostu wyboru. Więc tak, no moim zdaniem sukienka jest przepiękna i wybacza mi to, że się trochę tak jakby zmechaciła też w tym miejscu, gdzie miałam torebkę. Tego tak bardzo nie widać, a ja myślę, że jeszcze parę razy ją założę w tym sezonie. I ona ma też bardzo dobrą długość. Jest taka do połowy łydki. Oczywiście możemy ją sobie zrobić trochę wyżej, możemy ją obniżyć. Też przy chodzeniu ona trochę żyje swoim życiem i to ta sukienka za nas decyduje, na jakiej ona będzie wysokości. Te kozaki napawają mnie ogromnym optymizmem i poczuciem szczęścia i takiego spełnienia zakupowego, bo na żywo są jeszcze piękniejsze niż na zdjęciu, a wiecie, że w Zarze bywa bardzo różnie z tym, jak te zdjęcia oddają ich rzeczy. Kozaki są pięknie wykonane, mają świetny obcas, wydaje mi się, że będą wygodne, tak zaraz to sprawdzimy. Ten zamszy jest taki gruby, zbity i odcień zielonego, no po prostu wow. To są najfajniejsze kozaki, jakie sobie kupiłam ostatnimi czasy. Są marszczone, wsuwamy je na nogę, więc szybko się zakłada i są też na tyle szerokie, że nie ma problemu z ich nasunięciem. Rozmiarówka standardowa, ja mam 40, to jest 40, obcas bardzo stabilny i świetnie takie kozaki wyglądają do sukienek o tej długości.
czy też do krótszych sukienek. Mam wrażenie, że... Ale mam blade nogi. To nie jest wrażenie, to jest real. Mam blade nogi, bo jest zima, ale mam wrażenie, że do wszystkiego one po prostu fajnie będą wyglądały. Również nasunięte na dżinsy. Bardzo przyjemny zamsz. Ogólnie jestem zachwycona. Ta bluzka wygląda na za małą i prześwitującą, przez to, że ma taki delikatny materiał. Ale wydaje mi się, że jest jej fason i forma są na tyle ciekawe, że przymierzona na sylwetce będzie wyglądać ładnie. Także zobaczmy sobie. To jest taki typ dekoltu, który uwielbiam, ponieważ jest głęboki, ale też nie zdradza zbyt wiele. Nie mam pod spodem biustonosza. Gdybym miała biustonosz, to pewnie by tutaj wystawał. I ona jest tak fajnie skrojona, że nie wygląda to wulgarnie, moim zdaniem. Jeżeli ktoś z Was uważa inaczej, to napiszcie na dole. I zobaczcie, bardzo pięknie ona wygląda na ciele i do spodni z wysokim stanem, które zresztą również są z Zary. Wygląda to bardzo fajnie. Tutaj mamy gumkę, widzicie, więc możemy sobie ją fajnie ułożyć na ciele. Niemniej przez to, że jest dość krótka, nie będzie to bluzka do biodrówek albo takich tradycyjnych stanów spodni czy spódnic. Zdecydowanie wysoki stan, ale wygląda naprawdę pięknie. Jest z lekkiego, przewiewnego materiału. No i te ramiona moim zdaniem też wyglądają naprawdę bardzo, bardzo apetycznie. O tym płaszczu marzyłam od momentu, w którym przymierzyłam go po raz pierwszy jeszcze z stacjonarnie w Zarze. Kto pamięta, przy jakiej to było okazji, robi pauzę i pisze na dole. On jest piękny i był przyceniony aż o 50% z 400 na 200. I po prostu jest taki milusi, mimo że nie ma podszewki, to jest naprawdę ciepły. Jest ciężki, więc bardzo ładnie się układa na sylwetce. To jest taki ala kożuszek, który wygląda jak elegancki płaszcz, a z bliska widać, że jest z takiego mini futerka. No naprawdę rzecz jest niebywale oryginalna, więc zaraz zobaczymy, jak w niej wygląda. Wow, 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 kochani, ten płaszcz chciałam kupić już dawno, kiedy jeszcze mierzyłam go w cenie regularnej w Zarze. Nie wiem, czy pamiętacie taki odcinek, który nagrywałam z Sylwią, w którym ubierałyśmy się tak samo, te same ubrania na dwóch różnych sylwetkach i nawzajem się stylizowałyśmy. Ja wtedy wybrałam te płaszcze i stwierdziłam, chciałam go wtedy kupić, ale stwierdziłam, że 400 to jest trochę za dużo na taki płaszcz, który nie ma podszewki, chociaż on jest naprawdę bardzo ciepły. I teraz, kiedy zaczęły się wyprzedaże, on się pojawił, od razu wskoczył do mojego koszyczka i jest po prostu przepiękny i bardzo naprawdę ciekawy. Jest bardzo elegancki, ale też nie jest nudny. No i dwurzędowe guziki wyglądają bardzo ładnie. Nie jest taliowany, ale ma kieszenie i ta długość też jest ciekawa, bo jest taki, wiecie, do połowy łydki. Więc ogólnie pełen zachwyt. Zawsze chciałam przymierzyć coś z tym jakże trendowym kołnierzykiem, który kojarzy mi się z latami, początkiem lat 90., końcówką lat 80. Oczywiście w latach 70. też były modne takie kołnierzyki i za Ludwika XVI, więc to nie jest fanaberia XXI wieku, zapewne o tym wiecie. Ale koszule z takim dekoltem do mnie nie przemawiały, ale połączenie tej bluzki w takim kolorze z takim kołnierzykiem bardzo mi się spodobało, więc zobaczmy, jak w tym wyglądam. Znajdźcie moje grzeczne wydanie. Tak wyglądałam jakieś 30 lat temu, kiedy byłam nieśmiałym, uroczym dzieckiem i wówczas takie duże kołnierzyki były w trendzie i podkreślały tą dziecięcą niewinność. Ogólnie jest to bardzo krótka bluzka, zobaczcie, ona się tutaj kończy. Mogę ją oczywiście włożyć do wysokiego stanu. Bardzo mi się podoba to, że ona jest obcisła, bo gdyby to było luźne, to w połączeniu z tym kołnierzem, który pewnie by mi się jeszcze uniósł jakoś dziwnie na biuście, wyglądałoby to dziwnie. A tak, ta dziwaczna bluzka ma w sobie coś, co mi się bardzo podoba. Na pewno jest to kolor, on jest w ogóle z takiego elastycznego materiału. To nie jest sweter, to nie jest dzianinowe, tylko to jest takie, wiecie, elastyczne bardzo. Pierwszy raz mam na sobie coś z dużym kołnierzem. Ten trend w ogóle mi nie wszedł, jeżeli chodzi o na przykład białe koszule. Aczkolwiek akurat ta bluzka, połączenie tego koloru z takim kołnierzykiem spodobały mi się.
I to jest jedyna rzecz, wobec której mam mieszane uczucia i was proszę o pomoc. Możecie mi napisać, czy powinnam zostawić tę bluzkę, czy nie. Ja bym ją chętnie zostawiła, bo naprawdę to jest coś innego, coś, co poprawia humor. Moim zdaniem wygląda uroczo. I przez to, że jest obcisła, odpowiedni biustonosz, biust wygląda naprawdę apetycznie, to no, nie jest aż taka bardzo grzeczna. Prawda? Dajcie znać. Pamiętam, jak moja koleżanka mierzyła ten płaszcz i wysłała mi zdjęcie i byłam nim zachwycona. To jest taki prochowiec z ekoskóry w oversize'owym rozmiarze. Tu jest napisane, że to jest MK, ale to jest taki rozmiar uniwersalny i on był bardzo mocno przeceniony na 139 zł. Obawiam się, czy nie będzie na mnie za duży, ale pierwsze wrażenie tego płaszcza to jest wow, to jest w ogóle, to jest szok, obłęd i sztos. Obłęd, sztos, a jest nieoczywisty, moje ulubione słowa. I wszystkie tutaj pasują. Naprawdę jest cudny, na żywo wygląda chyba nawet lepiej niż w kamerze. Tym paskiem możemy sobie go fajnie związać i pięknie wymodelować sylwetkę. Chociaż nie wiem, czy ta góra nie jest za duża, ale z drugiej strony taki styl bardzo mi się podoba. I to jest właśnie fajny moment, żeby kupić sobie coś na wiosnę w dobrej cenie. Tutaj mamy takie dość szerokie rękawy. Mi się bardzo podoba. Oj, możemy go nosić po prostu tak. Przyszedłem się już jak zobaczyć płaszcz. I za takie pieniądze to naprawdę warto było go kupić. Nie mogę doczekać, aż będzie ciepły i będę mogła go nosić, bo ten kolor też mnie bardzo, bardzo urzeka. Zobaczcie, jaki jest twarzowy. Więc tak, ten płaszcz to jest coś pięknego dla mnie i bez zapinania również możemy go sobie albo tutaj przywiązać i właśnie ułożyć tak, jak nam się podoba, albo ten pasek normalnie po bożemu tradycyjnie zapiąć. Tak wygląda zapięty. Bardzo fajna, nieoczywista rzecz. Nie wiem, czy jeszcze będzie w sklepie Zary. Jak tak, to bardzo wam polecam na wiosnę. Żałuję, że się zafiksowałam, zaginęłam w akcji, bo były też moje ulubione spodenki, krótkie, z wysokim stanem, na bardzo dużej przecenie i w końcu ich nie kupiłam, a jak już chciałam je kupić, to mój rozmiar zniknął, więc... Historia tych butów jest dość zabawna, bo one wpadły mi w oko od razu, jak tylko pojawiły się na stronie Zary. Uwielbiam łańcuchy i taki styl, trochę połączenie takiej Jenny from the Block z dresiarstwem i klimatem Versace. One mi się strasznie spodobały i widziałam je na Insta u kilku dziewczyn. Niemniej 300 za takie buty stwierdziłam, że to jest za dużo, pewnie założę parę razy do jakichś takich odważniejszych stylówek. Nie będą to, wiecie, klasyczne czarne kozaki, które będę nosić często i które wynoszę. I czekałam, aż je przecenią i właśnie one były dwa razy przecenione, najpierw na 139, a potem na w ogóle mega niską kwotę, to wam ją napiszę i za tyle je kupiłam. Więc jestem zachwycona, jak ostatnio byli u nas znajomi i pokazywałam mojej kumpeli parę rzeczy, które kupiłam w Zarze, to jej mąż akurat wpadł do pokoju i mówi: wow, nie było takich białych, i oczywiście zaczęli się ze mnie naśmiewać, ale gdyby były białe, to białe też bym kupiła, bo mi się strasznie podobają, także zobaczmy, czy są dobre. Te buty to jest ogień, uwielbiam szpilki z takim czubem, bardzo kobiece, bardzo wygodne też. I zauważcie, że teraz akurat mam taką nogawkę 7/8, więc ona odkrywa naprawdę sporą część tego buta, aczkolwiek one będą genialnie wyglądać do wide legów, do szerokich nogawek, może nawet do dzwonów. Kiedy tutaj będzie kończyć się nogawka, musicie sobie to wyobrazić, bo nie mam akurat przy sobie takich spodni. I właśnie będzie nam wystawać ten czubek z łańcuchem. Wyobrażam sobie, że te buty mogą wzbudzić różne emocje. Dla mnie są najpiękniejsze po prostu z tego zamówienia. Ta koszulka wygląda, jakby została przypadkowo ucięta przez kogoś, ale mi się ten efekt bardzo podoba. Nie jest to rzecz na mroźną zimę, ale zdecydowanie na lato i ona była w super cenie, 29,90, więc warto było teraz właśnie się zaopatrzyć w parę takich letnich. Zrobiło się wakacyjnie ze względu na fason tego topu, bo on jest
naprawdę bardzo krótki i też jego kolor to jest taka bardzo jasna, jakby wypłowiała brzoskwinia. Poduszki w ramionach, które wyglądają naprawdę ładnie, ale też dziwnie. To jest naprawdę kwestia indywidualna, kto jak to będzie interpretował. Mi się to bardzo podoba, też ciekawie odsłania mój tatuaż. Z tyłu wygląda tak. No i to też jest taki top, który będzie dobrze wyglądał do wysokiego stanu, bo z jakimś średnim stanem, albo nie daj Boże niskim, cały brzuch na wierzchu, to nie jest dla mnie już mój klimat. Może 5 lat temu tak, ale teraz już niekoniecznie. Więc ten delikatny prześwit, kawałek gołego ciała na brzuchu przy tego typu topach bardzo mi się podoba. To jest S-ka i ona jest naprawdę duża, więc jak zamawiacie z Zary, to uważajcie na maksa na te rozmiary, bo ja mam niektóre rzeczy S, inne M są na mnie za małe, a bywa czasami tak, że kupuję L-kę i jest idealna, więc minus tego, że nie możemy teraz przymierzyć stacjonarnie, jest taki, że to jest ruletka, ale mimo wszystko zwroty w Zarze są naprawdę szybkie i bezbolesne i przyjemne. Biała koszula, niby klasyk, ale nie do końca, bo ona ma piękne bufki i tutaj takie marszczenia na dole, które moim zdaniem sprawią, że ona będzie doskonale przywierać do talii. No i materiał taki zwykły, koszulowy, naprawdę jest bardzo ładna, miała super cenę. Mam nadzieję, że będzie dobra, bo ta M-ka wydaje się być dość mała, także sprawdźmy. Przepiękna jest ta koszula i tak też się w niej czuję, czuję się pięknie, aczkolwiek mogłaby być pół centymetra szersza, bo z bliska zobaczycie, że tutaj minimalnie mi się rozchodzi na biuście, mam nadzieję, że to widzicie. Możecie mi dać znać, czy z daleka to widać. Mam czarny biustonosz, więc nie wygląda idealnie. Może kwestią biustonosza jest to, aby lepiej układać na biuście, czyli coś bez wkładek, coś delikatnego, białego i wtedy będzie ok. Długość rękawa taka, wiecie, na styk, ale ta cała góra, kształt kołnierzyka, ramiona, mimo że jest tutaj... No kurczę, nie wiem, czy mogę ją określić mianem, że jest za mała. Dajcie mi znać, czy to kwestia biustonosza. Przymierzę ją z innym biustonoszem, ale ogólnie 10 na 10, jeżeli chodzi o fason, materiał, to jak leży, jest cudna. Czy to jest jakiś żart? To wygląda jak ciuch dla lalki, dla bobasa, a to jest rozmiar M i jest taki półprzezroczysty. To miało być dzianinowe, a jest jakby jak z papieru. Więc to jest chyba największa wtopa w ogóle ostatnich zakupów ever. Nawet nie tych z Zary, tylko ever. Przymierzmy to, ośmieszę się przed wami. Ogłaszam to body jako najbardziej żenującą rzecz z tego zamówienia. To jest rozmiar M, a mam wrażenie, że to jest XS. I włożyłam tylko takie, wiecie, w spodnie, bo nie jestem w stanie go zapiąć. Ramionczka mi się wrzynają, biust mi wybucha. Ten materiał jest taki półtransparentny, nie wiem, mi się wydaje, że oni mogli się pomylić podczas przyszywania metek z rozmiarami. Jeżeli któraś z Was ma to body, to napiszcie mi koniecznie na dole, czy macie dobry rozmiar, czy na Was też było takie mikro. W ogóle z tym mistrzynią, że się w nie wbiłam, bo jak zobaczyłam, jakie u nas mały, to trochę się przeraziłam, co widzieliście. I strasznie ubolewam, bo kolor jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Ja uwielbiam tego typu body z Intimissimi, takie bawełniane, które kupuję i noszę po kilka lat, czarny i beżowy na zmianę. Bardzo Wam polecam, jakość jest obłędna, są cudowne do skóry, to jest tragiczne. Nie, tutaj nie, nie. Tym razem muszę zrobić wielkie nach, bo to w ogóle nie jest mój styl. Inaczej sobie te buty wyobrażałam na żywo, potem jak je zobaczyłam na stronie Zary. Myślałam, że będą bardziej eleganckie, a to są takie buty retro, które kojarzą się z latami 60., co jest czymś fantastycznym, ale jeszcze silniejsze skojarzenie jest nieco pejoratywne, bo widzę w nich kozaki, raczej kalosze na obcasie. Nie podobają mi się te noski. Obcas jest ok, ale ogólnie forma tego buta, nie wiem, jakoś bardziej mi się podobał na zdjęciu. Zobaczymy, jak będą leżeć na nodze i tu mają z tyłu suwaki, czego nie zauważyłam. Ja tego nie znoszę w butach. Lubię, jak suwak jest tu tradycyjnie z boku, tak jak w tych czarnych. Totalnie nie jest to mój styl. Tutaj są dość wąskie do tego wszystkiego. Widać moją czarną skarpetę, więc nie jest to najbardziej estetyczny obraz na YouTubie. Ale ogólnie nie jest, w ogóle nie jest to mój styl.
są bardzo wygodne, to tego im nie odmówię, bo mają stabilny, fajny obcas, ale mimo, że kolor mi się podoba, to jednak te buty sprawiają, że czuję się 10 lat starsza, więc odsyłam. No i co myślicie o tym zamówieniu? Moim zdaniem większość tych rzeczy trafione jest w dziesiątkę i lubię to na wyprzedażach, kiedy uda mi się kupić ubrania, buty czy akcesoria, które wcześniej sobie upatrzyłam. Przyznam wam, że jeśli chodzi o Zarę, to rzadko mi się to zdarza. Ja zazwyczaj zapominam, że się zaczynają te wyprzedaże i jak już wejdę tam parę dni potem, jak one wystartują, to już wszystko jest wyprzedane, to co mi się podobało, czy to co miałam w koszyku. Nie jestem taką osobą, która czeka do północy, aż będą. Kiedyś taka byłam, dobra, chwila prawdy, kiedyś tak robiłam, teraz tak nie robię, bo jakoś nie wiem, się nie chce. Wchodzę z założenia, że jak mam kupić, to kupię, jak nie, no to kupię sobie coś innego. Więc parę tych rzeczy naprawdę sztos, parę klasyków, no i dwa mocne niewypały. Może według was coś jeszcze jest niewypałym, więc musicie mi coś na dole. I też dajcie znać, jak wasze łowy wyprzedażowe, te wyprzedaże zimowe. Zobaczymy, jak będzie to dalej wyglądać, bo te wyprzedaże cały czas trwają i są pogłębiane, więc może jeszcze coś tam się pojawi i uda mi się coś dokupić. Więc czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie o łapce w górę. Dzięki, że oglądaliście. Dzięki za wszystko, kochani. Mega za wami tęskniłam podczas tej przerwy, ale to już wiecie. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!